Twoimi i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6:00. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Podzielę się na początku odczuciami, ponieważ między innymi te rekolekcje będą o uczuciach. Jak to z uczuciami bywa, trzeba być bardzo delikatnym, empatycznym, współczującym, łatwo o zranienie. Łatwo wejść na to pole i znaleźć jakąś minę, która wybuchnie i porani. Dlatego właśnie chcę Wam powiedzieć, że czuję tę odpowiedzialność. Nigdy tak trudnych rekolekcji nie prowadziłem, jak teraz planuję poprowadzić. Mam nadzieję, że Was nie wystraszyłem, chociaż lęk we mnie jest. Lęk o to, żeby dobrze wytłumaczyć różne, pooddzielać różne rzeczywistości, opowiedzieć Wam o
nie wszystko naraz dam radę, ale opowiedzieć wam o tym, że czymś innym jest słabość, czymś innym jest wada, czymś innym uczucie, a jeszcze czymś innym grzech. I chciałbym bardzo was zachęcać w tych rekolekcjach, żeby kochać swoją słabość, kochać swoje wady, kochać siebie, kochać wszystkie swoje uczucia, łącznie z nienawiścią, tęsknotą, gniewem, może zakochaniem. Wszystko to kochać, grzechu rzeczywiście odrzucać, nienawidzieć i nie pomieszać tego. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, że pomysłem Pana Boga na nas są uczucia i są nasze potrzeby i trzeba zaakceptować ten Boży plan. Mam największy lęk, którym teraz się z wami podzielę, ponieważ temat rekolekcji trochę brzmi, jakby był psychologiczny. Tak jakbym nie, za chwilę nie głosił Ewangelii, tylko głosił jakieś teorie psychologiczne przez tego lub tamtego psychologa ułożone na temat uczuć. Dzielę się tym lękiem z wami, bo to jest dla mnie ważne, żebyście zrozumieli, że chociaż czasami słownictwo będzie rzeczywiście pochodzić z psychologii, to jednak służy to temu, byście lepiej zrozumieli rzeczywistość duchową, rzeczywistość Biblii. Często będę się też odwoływał do świętego Jana od Krzyża, byście zobaczyli, że to nie jest nauka jakaś posoborowa i zepsuta, ale bardzo wpisana w tradycję Kościoła. Nauka o uczuciach, o naszych potrzebach. Możemy mieć taki klimat i takie wyobrażenie nauczania Kościoła, nauczania Jezusa, że mamy ideałem wierzącego jest ten człowiek, który nie ma potrzeb. Panuje rozumem i kontroluje swoje uczucia od razu, natychmiast. Ideałem wierzącego może być to, co Jan od Krzyża mówił, pisał rzeczywiście tak, Droga na Górę Karmel, 13 rozdział, można mnie sprawdzić. Jeżeli ci się nadarzy okoliczność słuchania czegoś przyjemnego, nie słuchaj. Jeżeli nadarzy ci się okoliczność widzenia czegoś przyjemnego, nie patrz. Jeżeli nadarzy ci się okoliczność, żeby coś przyjemnego dotykać, nie dotykaj. Rzeczywiście Jan od Krzyża takie wskazania ascetyczne mówił. Będziemy odkrywać, dlaczego on tak mówił, czemu to służy. Bo zarazem ten sam Jan od Krzyża przelał całą swoją uczuciowość w poezję, która jest jedną z najgenialniejszych na świecie. I przeżył miłość, którą greckie słowo eros odnosi do miłości małżeńskiej, a on ją przeżył w stosunku do Boga. Poczuł Boga, doświadczył Boga. Sam mówił, że Bóg może być obecny w człowieku na trzy sposoby. Przez naturę. Żaden grzech ciężki nie jest w stanie wyrzucić obrazu Boga z nas. Tego, że jesteśmy świątyniami Boga, jak mówi święty Paweł. Obecność przez łaskę. Grzech ciężki wyrzuca Boga z człowieka, dlatego jest ciężkim, dlatego jest śmiertelny ze swojej natury. Ale jest też trzecia obecność według świętego Jana od Krzyża, obecność przez odczucie duchowe. Obecność przez odczucie. Chciałbym na tych rekolekcjach zaprosić was do dawania sobie prawa do uczuć i dawania sobie prawa do potrzeb, które są w nas. Spróbujemy właśnie w całym spektrum rozumienia, może nie w całym, w pewnej części rozumienia, można byłoby w innych kierunkach nawet pójść i z innej strony powiedzieć o uczuciach w Ewangelii, ale zaproponuję wam pewien klucz. Chciałbym pokazać wam, jak warto dbać o swoje uczucia, nawet nie o innych, swoje uczucia. Nazywać je, akceptować każde, absolutnie każde. Nazywać swoje potrzeby, również te, które nazwalibyśmy złe, grzeszne, niedobre, niegrzeczne. Również te potrzeby wydobyć, nazwać, przyjąć, pokochać. A później konstruktywnie wyrazić. Mało tego, bardzo to jest trudne. Z czym to się będzie wiązać? Że dla wielu z nas, również dla mnie, już czuję to wzruszenie, to będzie czas
kontaktu z samym sobą pierwszy raz od dłuższego czasu, może pierwszy raz od kilkudziesięciu lat. To będzie czas, mam nadzieję, tak to odczytuję, że Bóg daje nam taki czas i to nie jest mój pomysł, kontaktu ze swoim sercem, które często przypomina mętny staw pełen ryb, które się tam duszą, których nie można ani nazwać, ani do końca zobaczyć. Jedyne, co czujemy, to jakiś smród, który od tego stawu się rozlega. I nie mamy nawet ochoty wyczyścić ten staw, zająć się tymi rybami, ponazywać je, pozwolić im przypływać i odpływać. To często jest obraz naszego serca z jego uczuciami, emocjami i potrzebami. Chciałbym, żebyście dali sobie prawo czuć, chociaż różne odczucia mogą być naprawdę bolesne i bardzo niekochane. I mogą wydawać się grzeszne albo że grzechem będzie, gdy sobie na nie pozwolę. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy o Samarytance. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że jej życie 5 razy się zawaliło, co najmniej 5 razy. Dlaczego? I co o tym świadczy? Przyszła do studni w najgorętszej porze dnia. 6 w Biblii to nasze południe. W takich krajach jak Izrael jest w tym czasie siesta, bo jest za gorąco. Nikt nie przychodzi do studni, gdy jest 40 stopni i skwar. Ona tam przyszła, żeby ludzi nie spotkać, bo się ich wstydziła. Ten dzban, mówią ojcowie Kościoła, jest obrazem tej pustki, którą czuła, tej jałowości życia i tego jej wstydu. Przyszła, ponieważ miała 5 mężów, a ten, z którym teraz jest, nie jest jej mężem. To wszystko było dla niej tak trudne, tak nie mogła sobie z tym poradzić, że znalazła rozwiązanie unikać ludzi. Czerpać wodę wtedy, gdy inni jej nie czerpią, by ich nie spotkać. Zresztą ta studnia i samo pragnienie jest obrazem głębin naszego serca, które wołają o zaspokojenie. Pragnień, które się domagają, by zająć się nimi. Samarytanka jest spragnioną kobietą. Jest zdumiona, ponieważ słyszy prośbę, daj mi pić. Okazuje się, że Jezus też ma pragnienia, potrzeby, emocje, uczucia. I tak rozpoczyna dialog od powiedzenia o swoim pragnieniu. Ujawnię wam teraz pewne pragnienie, które z pewnością ma dzisiaj Jezus i przez całe rekolekcje. Jezus ma pragnienie, żebyście razem przechadzali się po twoim sercu, ponazywali, co tam jest, okazali czułość swojemu sercu, pokochali siebie, miłosierdzie sobie samemu okazali, poszukali zgubionej owcy w sercu, tej zgubionej drachmy. Wzięli ją z radością na ramiona. Ucieszyli się tym, że w moim sercu są tęsknoty, wstyd, poczucie krzywdy, brak poczucia sensu, pustka, rozdrażnienie, poczucie braku, poczucie straty. To wszystko w sercu zostaje często poprzysypywane rzeczami banalnymi i właśnie zaspokajaniem naskórkowych potrzeb. Zapraszam was do wędrówki po sercu, swoim sercu. I wiem, że to może być zdumiewające, jak to w ogóle jest możliwe. I czuję się, podzielę się też takim odczuciem, może trochę jak ojciec, który uczy taką 3-latkę, takiego 4-latka, co to znaczy czuć i co to znaczy spojrzeć na swoje serce. A dziecko nie bardzo rozumie, spojrzeć na serce, daj mi jakieś serce, to na nie spojrzę, ale tak w środku, o co w ogóle chodzi. Dość sporo, sami przyznajcie, to jest moja ocena, mogę się w niej mylić i przyznaję się do tego, dość sporo możemy rozumieć, możemy mówić czy słyszeć o skutkach przemocy, które ma
które mają wpływ na nasze serca. Ja w tych rekolekcjach chcę wam powiedzieć o wpływie zaniedbań na nasze serce. I to może być dla kogoś wielkie odkrycie, że nie tylko przemoc naznaczyła moje życie i je ukształtowała, mało tego, ukształtowało moje życie to, co nigdy się nie wydarzyło. Nigdy się nie zadziało, nigdy nie miało miejsca. Miał być pałac w moim sercu. Nikt nie dowiózł do niego cementu ani piasku. Życie toczy się dalej i żyję tak, jakbym nie miał ręki, nie miał nogi. Mówię o tych emocjonalnych stronach naszego serca, bo nikt mnie nie nauczył czuć, bo nikt mi nie wytłumaczył, że mam prawo do tego, żeby się złościć i to nie jest grzech. Nikt mi nie wytłumaczył, że z poczuciem straty jest tak, że ono może do nas przyjść. Mamy prawo okazać słabość. A to okazanie słabości jest oznaką siły człowieka, że daje sobie prawo do tego, by popłakać, by podzielić się. I może dla kogoś to być opowieść zupełnie enigmatyczna. Tak jakbym opowiadał o zwierzętach, które nigdy na oczy nie widzieliście, ani z nie wiadomo czym to skojarzyć, ze smokiem, koniem czy czymkolwiek. Nigdy tego nie widziałem. Ale pozwólcie się zaprosić chociaż na początek tej drogi. Możliwe, że długa przed nami droga do tego, żeby zobaczyć, jak nasze serce jest naznaczone zaniedbaniami. Zaniedbaniami naszych potrzeb, naszych emocji, uczuć. I zapłakać nad tym, że miał być wspaniały pałac, a nikt go nie wybudował. Nikt nad nim się nie pochylił. Wszyscy zlekceważyli i nawet może wyśmiali. Nigdy się coś w moim życiu nie zadziało. Nikt mnie nie przytulił w taki sposób, jak potrzebowałem, potrzebowałam. Nikt nie popatrzył na mnie i nie wytłumaczył mi tak, jak... Nie wytłumaczył mi na przykład poczucia sensu i ja wciąż nawet nie rozumiem, że odczuwam wciąż brak i brak poczucia sensu. Nawet tego nie rozumiem, bo to są te ryby, które w mętnej wodzie pływają i nie znam ich imienia, nie mam z nimi kontaktu. Zobaczcie, że przy dziele stworzenia czytamy, wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Święty Tomasz z Akwinu dużą część sumy teologicznej poświęca uczuciom, ich klasyfikacji, opisowi. Później nawiązuje do niego katechizm Kościoła katolickiego i święty Tomasz z Akwinu, możemy go podejrzewać o to, że taki mocno intelektualny był, ale co on mówi o uczuciach? Od strony ontologicznej, czyli bytu, wszystkie uczucia są dobre, wszystkie. Należy je przyjąć, pokochać, zaakceptować, bo są dobre. Wszystkie są po coś. Łącznie z tymi odczuciami, które łatwo byśmy zaklasyfikowali jako złe i grzeszne, należące do kogoś, kto jest niedojrzały, zły, niedobry. Czyli na przykład rozzłoszczenie, poczucie pustki, tęsknota za kimś, kto nigdy nie istniał, albo tęsknota za jakąś kobietą, która nie jest moją żoną, a przecież jestem w małżeństwie. I święty Tomasz z Akwinu mówi właśnie, to są dobre uczucia. Zobaczcie, XIII wiek. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Było dobre. Pod kątem moralnym, mówi święty Tomasz z Akwinu, uczucia nie są ani dobre, ani złe, są obojętne. Nie można powiedzieć, że jak ktoś czuje gniew, to grzeszy. Nie można też powiedzieć, że dobrze robi, czując gniew. On po prostu czuje. Mało tego, święty Tomasz mówi, Pan Bóg poucza nas, Bóg mówi z zewnątrz, przez Biblię, przez księży, przez tradycję Kościoła, nauczanie Kościoła, przez homilię, przez katechezę. To doskonale pewnie wiecie. Bóg przez to mówi, ale mówi też od wewnątrz. Poucza od wewnątrz. I te uczucia to kod Boga, język Boga. Bóg mówi przez nasze uczucia. Można łatwo zlekceważyć ten kod, stłumić go, ponieważ to niekochane, grzeszne, złe uczucia.
A ideałem człowieka to jest ten, który nie czuje, albo ten, który ma pełną kontrolę rozumu nad tym, co czuje. Bóg mówi, posyłając nam anioły, na przykład anioła lęku. Nieprzyjęty anioł lęku staje się demonem lęku. Bóg mówi na przykład poprzez anioła wstydu. Nieprzyjęty anioł wstydu staje się demonem wstydu, który niszczy życie i staje się to życie przekleństwem. Zobaczcie, że przestrzeń wstydu i wstyd był też przyczyną spotkania Samarytanki z Jezusem. Jej pragnienia były przyczyną spotkania jej z Jezusem i przemiany jej życia. Gdyby nie ten wstyd, nie byłoby tej historii, która była opowiedziana w tej Ewangelii. Potrzeba właśnie pokochania tego, co może odrzucone w nas, co przypomina tą drachmę, co przypomina zagubioną owcę. Albo tego faryzeusza i celnika. Potrzeba to przyjąć wszystko w sobie, ukochać dzięki Bożej łasce, bo sami często nie damy rady. Zapraszam was do długiej drogi, która się rozpocznie tymi rekolekcjami. Zostawcie różne, teraz mi przyszło tak na myśl, może trochę się uśmiechniecie, ale to czasami tego typu argumenty są kluczowe. Dajmy sobie przez te 4 dni prawo do czucia i proszę was, nie dawajcie takich argumentów, że nie mam prawa czuć, bo na przykład tusz mi się rozmarzy. Bo co powiedzą inni? Bo ludzie widzą. Dajmy sobie takie ogólne prawo, że te rekolekcje będą przepłakane. Pozwólmy sobie na to. Jak nie będziesz płakał, no to nikt cię nie zmusi. Ale chcę to wypowiedzieć jasno dla was, którzy jesteście w kościele. W domowym zaciszu to może łatwiej jest. Ale pozwólmy sobie na to, że mam świadomość, ten obok wie, że ja mam prawo płakać. Bo może nie dawali mi właśnie w moim domu rodzinnym prawa do płakania i nazywali mnie mazgajem, nazywali mnie tym, który jest nadwrażliwy, może głupi przez to, że płaczę i się zamknąłem. I wiele lat już nigdy nie uroniłem łzy. Będę dużo się modlił o dar łez dla was, bo łzy są konstruktywnym sposobem wyrazu emocji, o ile są przyjęte. Pokażę też wam, jak można latami coś przeżywać, nie przyjmować tego i to nie zostanie uzdrowione. Można tony łez i wiadra łez wylać i to nie zostanie uzdrowione. Też to przed nami. Takie rozróżnienie. Dlaczego tak się dzieje? Skąd różnica? Że jedne uzdrawiają, a drugie prowadzą łzy do potępienia. Szatan je zbiera, te łzy. To czas odkrywania różnic. Potrzeba tu precyzji. Bo może ktoś z was mieć jakiś taki bunt w sercu, gdy będę mówił, zaakceptuj pewne uczucie, bo usłyszycie czy przypomnicie sobie jakieś takie nadużycia związane właśnie z akceptacją. Niektórzy tak robią, że idą za daleko. Więc tutaj też precyzja jest potrzebna i czas, który potrzebujemy na to, żeby dobrze zrozumieć tak ważne sprawy. Podam przykład. Znacie nauczanie Kościoła o homoseksualizmie. I można byłoby powiedzieć, aha, to ksiądz zachęca, żeby te uczucia homoseksualne zaakceptować, to znaczy nic z nimi nie robić. Nie o to chodzi. Nie to będzie nauką i nie o taką akceptację będę was prosił. A o jaką? Dajmy sobie czas na to, żeby zrozumieć, do czego Bóg wzywa, gdy prosi mnie, bym zaakceptował swoje życie. Może ktoś ma w sobie taką część bardzo odrzuconą, a która się nazywa właśnie uczucia homoseksualne. I nie akceptuje tego, że on to czuje. Czas rekolekcji jest też po to, żeby również to przytulić i coś z tym zrobić. Konstruktywnie, tak jak Pan Jezus chce. I zobaczyć, że to jest w Biblii i to nie jest jakiś wymysł. Kogoś, kto wymieszał źle psychologię z Ewangelią. Bardzo mi na tym zależy i też dzielę się tym lękiem, że tu potrzeba precyzji. Tu potrzeba rzeczywiście czasu na to, żeby zrozumieć. Bo to może być dla kogoś mówienie po chińsku, gdy właśnie nie ma kontaktu ze swoim sercem wiele lat. Dajmy sobie czas.
Drogi bracie, siostro, jeśli jesteś teraz tylko na mszy świętej i za chwilę masz zamiar wyjść, bo się msza skończy, zostań chociaż na konferencji o 19:00. Daj sobie szansę na to, żeby posłuchać czegoś więcej. Dzisiaj będzie temat nazywania uczuć, nazywania. Jakie korzyści, jakie szkody, co to w ogóle jest, dlaczego to ważne w kontekście Ewangelii, życia, życia duchowego. Nazywać swoje potrzeby i uczucia. Bo może się okazać, że przed nami otworzą się horyzonty, które nigdy wcześniej nie widziałem, bo nigdy się takie coś nie wydarzyło w moim życiu. Ja nie wiedziałem, że ktoś miał mi dowieść jakiś cement i piasek do budowy pałacu mojego życia. I muszę zapłakać, bo jestem niepełnosprawny emocjonalnie, uczuciowo. I wciąż nie mogę zadbać o siebie, chociaż tak bardzo jestem ofiarny wobec innych. Nie tak to życie miało wyglądać. I może właśnie przez to moje życie przypomina życie Samarytanki, która miała 5 mężów, a 6 nie jest jej mężem. Każdy, kto ma podobną historię, ten wie, że rozstanie z partnerem, partnerką, mężem, żoną, to nie jest wyrwanie zęba. Chociaż też boli wyrwanie zęba, to coś znacznie gorszego. I jak potem czuć, jak sobie dać prawo, lepiej zapomnieć i żyć dalej. Wsłuchajcie się w serce Jezusa na mszy świętej. Niech wzorem dla nas będzie Jan Apostoł, który podczas wieczerzy Eucharystii złożył swoją głowę na piersi Jezusa i czuł bicie serca. I był blisko. Jego głowa była przy głowie Jezusa. Mógł mu szeptać. To była bardzo intymna sytuacja. Niech tak również będzie przeżyta ta msza święta. Amen. Maryjo, Ty znasz najpiękniejsze pieśni. Naucz nas śpiewać, naucz nas jak modlić się. Ubierz nasze słowa, ubierz nasze myśli. Proś nam ducha, pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, gdzie się też za mnie potrzebna łaski. Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Niebo staje się. Gdzie Ty jesteś, niebo, Miriam, Matko Kościoła. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Wyproś nam Ducha Twego Syna. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty gdzie Ty jesteś, wstępuje do...
gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Patrzcie, ile kartek naprodukowałem na tę konferencję. Nie wiem, kiedy ja wam to przeczytam. Taki mało eko jestem, ale spróbujemy powoli i w sposób jakiś taki uporządkowany. Na początek historia, która wydaje się być nieprawdopodobna, ale zobaczycie, że wiele podobnych w życiu przeżywaliście, doświadczaliście. Wyobraźcie sobie taką historię, ktoś jedzie samochodem, jest jakaś droga jednokierunkowa, ten kierowca chce, gdzieś się spieszy, chce skrócić i wjeżdża pod zakaz w jednokierunkową. Wszystko widział zakaz, świadomie i dobrowolnie wjechał pod prąd, bo się spieszył, akurat dziwnym trafem jakieś trzecie oko zadziałało i policja na drodze była, zatrzymali go i mówią panu, a dlaczego pan tutaj wjechał? I wyobraźcie sobie, że teraz ten człowiek, który widział zakaz, świadomie i dobrowolnie wjechał pod zakaz, zaczyna nie kłamać, ale jest wewnętrznie przekonany co do tego, że nie widział znaku, nie było tam znaku i nie jedzie pod prąd. Wydaje się to być nieprawdopodobne. No jak widział, wjechał, kłamie. Nie kłamie, tylko on jest wewnętrznie, subiektywnie przekonany co do tego, że tam nie stał zakaz, w ogóle nie ma tam zakazu i nie jedzie pod prąd. Jest taka właściwość nieprawdopodobna nasza umysłu, którą psychologia nazwała wypieranie albo zaprzeczanie. Coś jest, było, dzieje się, czujemy, ale wypieramy i zaprzeczamy, nie ma tego. I kierowca będzie się kłócił, że nie ma tam znaku, nie było i nie powinni mi mandatu wlepić. Chociaż jeszcze raz podkreślam, ani nie kłamie, a wjechał tam bardzo świadomie i bardzo dobrowolnie, widząc znak. Czy to nie jest w ten sposób, w życiu codziennym, że czasami te kłótnie wybuchają o to, o takie rzeczy drobne, i rozbijają się o wypieranie albo przyjmowanie rzeczywistości. A czemu tu patelnię postawiłeś? Kto patelnię? Ja nie brałem patelni. No jak nie brałeś patelni, jak przed chwilą wyjąłeś tę patelnię? Nie wyjąłem. Wiecie, człowiek łapie się za głowę i się zastanawia, czy jest w jakimś matriksie, czy on kłamie, czy o co mu chodzi. To jest bardzo prawdopodobne, że on chwycił tę patelnię bardzo świadomie, bardzo dobrowolnie i żeby nie mieć racji, w sensie, żeby mieć rację, zaprzeczył, nie istnieje, wyparł, no i teraz idzie w zaparte, nie wziąłem tej patelni. Przepraszam, bardzo taka, bardzo życiowy przypadek. Ile to, ocencie sami w swoim życiu, nie mogliście się dogadać z człowiekiem, ponieważ on nie trzymał się rzeczywistości, zmyślał po prostu rzeczywistości. I nie dało się rady dogadać z człowiekiem. Zobaczcie, jak ważna jest umiejętność nazywania swoich uczuć i potrzeb, żeby na poziomie emocjonalnym, relacyjnym i na poziomie siebie samego nie funkcjonować w jednym wielkim kłamstwie o sobie samym i w kłamstwie o relacjach. To są takie opowieści czasami kabaretowe, że ktoś się obraził i nie tłumaczy, o co mu chodzi, tylko w domyśle mówi, domyśl się, co się stało. Tylko tu nawet może nie być złej woli w takiej postawie, gdy ktoś oczekuje, że ktoś się domyśli, co się stało, ponieważ on nie potrafi tego wypowiedzieć, co się stało. On nie umie nazwać swoich uczuć. On nie umie nazwać swojej potrzeby. Może nawet on nie wie, że się obraził. Czemu? Bo nie ma kontaktu z samym sobą. I to jest bardzo biedny człowiek, który się obraził, mówimy czasami strzelił focha, ma ciche dni i on nie wie, co się z nim dzieje. Jedyne, co rozumie, to to, że ktoś go skrzywdził i że ktoś jest zły. Więcej nie rozumie. Często tak z nami bywa przez zaniedbania emocjonalne, przez brak zwrócenia uwagi na
swoje emocje, uczucia. Ostatecznie chodzi o to, że jedno z najważniejszych przykazań Starego Testamentu nie spełniamy, czyli kochaj bliźniego jak siebie samego. Jak siebie samego. Należy rozumieć ten fragment w ten sposób, że jeżeli człowieku nie pokochasz samego siebie najpierw, to nie pokochasz drugiego człowieka. Tak też podkreślał to Jan Paweł II. Jaki autorytet biorę właśnie. Potrzebujemy najpierw pokochać siebie, swoje uczucia, swoje potrzeby, swoje słabości, wszystkie, wady też, bo to jest część nas. Potrzebujemy pokochać, nie wybierać, nie zaprzeczać im, nie bujać w obłokach, przyjąć je, a później dostosować rzeczywistość do tego, co czuję i co potrzebuję. Bardzo osamotniony i bardzo biedny jest człowiek, który nie ma kontaktu z samym sobą i on nawet nie jest w stanie o tym nikomu opowiedzieć, nie jest w stanie znaleźć jakiegokolwiek zrozumienia. Dlaczego? Bo on nie umie tego nazwać, więc nikomu nie opowiada o swoim rozgoryczeniu, o swoich tęsknotach, o swoich złościach, bo on nie potrafi tego wyrazić. Nie potrafi o tym opowiedzieć, bo tego nie widzi. Jak smutne jest takie życie, w którym zaniedbujemy siebie samego, nie kochamy siebie samego, nie dbamy o siebie samych, nie mamy czasu na to, żeby wejrzeć w swoje serce i je poznać, zatroszczyć się o nie, przytulić. Tylko cały czas żyjemy na zewnątrz. Zadania, oczekiwania, żeby nikogo nie obrazić, nikogo nie urazić. Jakie to smutne życie, gdy żyjemy bez uczuć. Technika, wyniki, efekty, technologia dominują nad sferą uczuć. Sferą uczuć. Jakie to smutne życie. Chcę wam pokazać, jak bardzo ważne jest to, żeby mieć kontakt ze swoimi uczuciami. Mało tego, żeby umieć je ponazywać. Dzisiaj o tym, o nazywaniu. I nie tylko nazwać, tak jak my czasami mówimy, używając takich bardzo skrótów myślowych. Ktoś mi podniósł ciśnienie. Wkurzony jestem. Cieszę się. Trzy określenia najczęstsze uczuć. Wiele osób w ogóle nie ma szerszej palety określenia tego, co czuje. Nie potrafi wypowiedzieć, nawet tego nie rozumie, że jest przytłoczona, że jest zestresowana dniami, że ma jakieś motylki w brzuchu, że tęskni, że wstydzi się kogoś, że się kogoś boi, boi się choroby, boi się śmierci, boi się o kogoś. Nie umie tego. Niestety, jak nie umie tego nazwać, to często bardzo niekonstruktywnie wyraża, bo martwiąc się o kogoś bardzo mocno, nie rozumiejąc tego, że ja się martwię o tę osobę, można się bardzo złościć, przemieniać to wszystko w złość. Dlaczego poszedłeś? Dlaczego mi nie powiedziałeś? A dlaczego ty tak postępujesz? A ta osoba może nawet nie wie, dlaczego ona tak postępuje, bo nie rozumie siebie. I dwie osoby, które nie rozumieją siebie, będą się bardzo na siebie złościły, bo nie będą umiały się dogadać, nie będą mogły znaleźć, o co im chodzi tak naprawdę, bo same siebie nie rozumieją. Często umiejętność nazywania swoich potrzeb i emocji jest podobna do prowadzenia samochodu. Tak samo jak kierowca musi wiedzieć, gdzie dojechać, tak samo i my, nazywając swoje uczucia i emocje, musimy wiedzieć, gdzie to nas prowadzi, do jakiego sposobu wyrażenia ich i w jakim kierunku to mnie pcha. Może ja tam nie chcę w ogóle jechać albo iść, tam, gdzie mnie uczucia pchają. Jeżeli nie rozumiem swoich uczuć, nie biorę ich pod uwagę, jestem po prostu skupiony na działaniu, skupiony na tym, żeby nie wracać do bolesnej przeszłości. Nie chcę żadnej otwierać puszki Pandory, bo się zrobi dramat. Było, minęło, nie wracamy. Jeżeli w ten sposób żyję, to zaczyna mną władać. Ja nie posiadam tych uczuć, one posiadają mnie. Tak to działa, tak jest skonstruowana nasza natura. Tak Pan Bóg ją stworzył. Tak po prostu jest. Kto tego nie uznaje, jest pyszałkiem. Bo pycha to jest nieprawda. A pokorny człowiek to jest ten, który poznał swoje emocje, uczucia, poznał swoje potrzeby, zadbał o nie, zaspokoił. To jest pokorny człowiek.
z tego powodu ma wysokie poczucie wartości, wie, że jest wiele wart. To jest jedna noga, poczucie jego wartości, a druga noga to jest świadomość swojej słabości i nędzy. I na tych dwóch nogach cały czas idzie. Bo bez tych dwóch nóg będzie cały czas albo na jednej nodze, czyli ta jestem beznadziejny, jestem śmieciem, jestem nikim, do niczego się nie nadaję, nic nie zrobię i później to samospełniające proroctwo powoduje, że rzeczywiście ani nie zdaję prawo jazdy, ani egzaminu, ani nie dostanę jej pracy i tak dalej. A jeżeli człowiek jest, ma świadomość swojej wartości, bez świadomości swojej nędzy, to ma wrażenie, że wszystko mu się należy. I łatwo się wyłożyć i później złościć się na świat, że nie rozumie mnie, któremu się wszystko należy. Więc te dwie nogi, świadomość swojej nędzy i świadomość swojej wartości, to dwie nogi człowieka pokornego. A pokora wiąże się z prawdą, jak mówi święta Teresa od Jezusa. Jaką prawdą? O sobie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Te rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego tak naprawdę mają aspekt wyzwalający. Jeżeli poznasz prawdę o swoim sercu, poznasz prawdę o wszystkich zaniedbaniach, o całej swojej niepełnosprawności emocjonalnej, którą masz, o wszystkich twoich nieumiejętnościach, brakach, dziurach w sercu, gdy ją poznasz, ta prawda cię wyzwoli. Ta prawda. O twoim sercu, o twoich potrzebach, o tym, jak traktujesz siebie samego, jak jesteś niemiłosierny wobec siebie, chyba że odwrotnie, jesteś miłosierny, ta prawda też wyzwala. Żeby wam lepiej wytłumaczyć, dlaczego ważne jest nazywanie swoich uczuć, potrzeb, jutro będę was przekonywał do tego, żeby zaakceptować każde. Co to znaczy w ogóle jutro o tym? Dzisiaj się skupiamy na nazywaniu. Później będę was przekonywał, żeby wyrażać konstruktywnie swoje potrzeby i emocje, nie, że się domyśli. Ja potrzebuję to powiedzieć. Potrzebuję ci powiedzieć, czego potrzebuję. Potrzebuję ci powiedzieć, co ja czuję. Ty to możesz zmiażdżyć, ty to możesz zdeptać, ale ja mam swoją wartość i to mnie nie obchodzi. Bo to mnie nie dotknie. Nie dotknie jądra mojej osobowości, bo ja wiem, kim jestem. Możesz to odrzucić, ale chcę to wypowiedzieć, albo przynajmniej ja samemu sobie chcę to nazwać. Opowieść o Ani, którą już część z was zna, ponieważ udostępniłem to jako zachętę do rekolekcji. Ja będę czasami ją przerywał, dopowiadał. Ta opowieść niech nas poprowadzi w zrozumieniu, jak zaniedbania emocjonalne, zaniedbania swoich potrzeb mogą mieć ogromny wpływ na to, że człowiek żyje i nie wie, co się z nim dzieje. Jego serce jest podobne do stawu mętnego, w którym jest mało tlenu, rzucają się ryby. Nie znamy imion tych ryb, nie mamy nad nimi kontroli. Jedyne, co możemy wobec nich zrobić, to przemoc, żeby się w końcu uciszyły, bo one mi przeszkadzają w życiu. Bo okazanie i wyrażenie uczuć jest słabością. W sensie tak osoba myśli, a prawda jest inna. Pan Jezus mówi, że wyrażenie uczuć jest siłą człowieka. Opowieść o Ani. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na to, na konsekwencje tego, że nie umiała nazywać swojego serca, bo nikt jej tego nie nauczył. Bo nikt nie dowiózł cementu do budowy pałacu, bo nikt nie dowiózł piasku, bo nikt nie pokazał. Tu jest cegła, mieszasz, nakładasz, budujesz. Nikt tego nie powiedział. Powiedział co innego. Ideałem człowieka wierzącego jest ten, który jest nikim. Nie ma potrzeb, tylko się poświęca innym. Jest miły, grzeczny, nie ma prawa czuć. Tak ją pouczono. Uwaga, Ania. Dzisiaj ma 60 lat i patrzy z perspektywy czasu na to, co się wydarzyło. Była uczona wiary, jest wierząca, zawsze była. Zdaniem jej rodziców zawsze była opanowana, zawsze miła, przeżywała tylko przyjemne odczucia. Lekceważyła swoje potrzeby. Jak myślała o potrzebach, to taki wielki znak zapytania jej się pojawiał. Potrzeby? Jakaś ryba w mętnej wodzie, której nie wiadomo, jak nadać imię. Kolejna właśnie jakaś ryba w tym zaciasnym stawie. On już i tak jest ciasny. Po co tam jeszcze coś pływa więcej? Liczą się tylko inni.
żeby rezygnować z własnego egoizmu, żeby coś z siebie dać w tym życiu, zmienić ten świat na lepszy, dać przykład innym. Kilka razy próbowała jako nastolatka rozmawiać z rodzicami o tym, że ich potrzebuje, że potrzebuje ich obecności, wciąż byli w pracy, ale słyszała tylko, że przecież wszystko ma. Oni się dla niej tak starają i rzeczywiście zaspokajali jej fizyczne potrzeby. Wszyscy dookoła uznawali tę rodzinę za porządną, za dobrą. Nikt nie wiedział, że mama często w zaciszu domowym wybucha gniewem, ponieważ nawet nie rozumie i nie radzi sobie z tym, że ojca wciąż nie ma w domu. On uciekł w pracoholizm. Próbowała coś mówić o tym, co czuje, ale słyszała tylko, że przesadza, że wymyśla, a oni nie mają czasu na takie wymyślanie i fochy. Czuła się samotna i opuszczona w tym tłumie dobrych ludzi, a jej niskie poczucie wartości coraz bardziej spadało, ponieważ czuła, że nie ma prawa czuć i wszyscy, którym opowiada o swoich uczuciach, tylko lekceważą i dają jej do zrozumienia: głupia jesteś, że czujesz. Niedojrzała jesteś, że czujesz. Zaczęła dorastać. Chciała budować głębokie relacje z innymi ludźmi, ale myślała, że chyba nie umie wchodzić w przyjaźń. Nie potrafiła wyrażać swoich emocji. Bała się, że jak nawet wyrazi jakąś emocję, to zrazi do siebie innych. Miała wiele takich doświadczeń. Ten staw jej duszy, ten mętny, w którym coś pływało, nie umiała tego nazwać, był złowieszczy, te pluski przyprawiały ją o lęk. Nie umiała nazwać, co się dzieje w jej duszy, co ona tak naprawdę przeżywa, co to za ryby tam tłuką się w tym mętnym stawie. Z czasem nauczyła się nazywać trzy ryby. Pierwsza: jestem radosna. Druga: jestem na maksa wkurzona, żeby tu nie przeklinać, to nie w tym świętym miejscu. I trzecia ryba: czuję pustkę. Chciała być tą dobrą, mądrą, ułożoną dziewczyną. Z uśmiechem na ustach na zewnątrz stawała się coraz bardziej samotna, coraz bardziej cierpiała. Jej głód wyczuwali wszyscy naokoło, jak ona bardzo pragnęła człowieka. Ale każdy, do którego postanowiła się zbliżyć, wycofywał się. Byli przytłoczeni, czuli się przytłoczeni. Też niejednokrotnie albo bali się jej to powiedzieć, że ją przytłacza, że czują się osaczeni, albo nawet sami tego nie rozumieli. I osaczeni jej dawaniem, jej obecnością, jej ekspresją, jej głodem, bo tak się często, jak już znalazła człowieka, który ją rozumie, to bardzo dużo chciała czerpać, sprawdzała granice, czy na ile może. Bardzo dużo energii na to zużywała, co męczyło też drugą stronę. Później zostawała sama i pogrążała się w nieznośnych wyrzutach sumienia, że znowu za bardzo jej zależało. Znowu za bardzo chciała, czuła, kochała, myślała, wnikała. Prawdopodobnie nie jest warta tego, żeby ktoś ją pokochał. Jest jakaś chora, jest jakaś gorsza, inni tworzą relacje, ona nie potrafi. Pewnie poczuli te cuchnące ryby i uciekli. Zastanawiała się, jak się pozbyć tych ryb, tych uczuć. Miała partnerów, ale nie były to dobre relacje, bo myślała, że nikomu nie zależy tak jak jej. Nie wiedziała o tym, że nie była w stanie pokochać siebie i wyrażać swoich emocji swobodnie. Nikt jej tego nie uczył. W domu tak nie było. W kościele, na katechezie nie usłyszała tego, albo jak usłyszała, to jednym uchem wpadło, drugim wypadło. Nie medytowała nad Słowem Bożym, więc też tam tego nie wyczytała, a jak czytała, to nie rozumiała. Jedyną pociechą dla Ani był Bóg. Myślała dużo o potrzebach innych ludzi, zaniedbując przy tym swoje własne potrzeby. W tym wszystkim była bardzo osamotniona. Miłość do siebie samego myliła z egoizmem. Gdy czytała u różnych autorów duchowych, że trzeba się pozbyć miłości własnej, to interpretowała to właśnie w ten sposób, że trzeba pozbyć się uczuć, emocji i potrzeb. Źle interpretowała to wyrażenie miłość własna.
Chciała dla Boga też dużo dawać. Chciała być tą grzeczną, modlić się, być przy Nim. Nie mieściło się w głowie jej to, że Bóg chce zaspokoić jej każdą potrzebę i że to robi, i że odpowiada na jej modlitwy, gdy prosi o to, żeby Bóg wypełnił jej osamotnienie i pustkę. Bóg posyłał do niej ludzi. Bóg posyłał do niej różne uczucia. Uczucia odrzucała ludzi tym bardziej, bo byli niebezpieczni. Za dużo rozczarowań w jej życiu było, a rozczarowania to też zło w jej rozumieniu świata. Jej rodzice tak ją uczyli modlitwy, że miłość polega na tym, że zapomina się o sobie, zaspokaja potrzeby innych, że trzeba zasłużyć na miłość, na uwagę, na czułość, a na samej modlitwie trzeba po prostu coś dać z siebie, bo jak człowiek nie potrafi się skupić, nie potrafi wzbudzić w sobie jakichś rozmyślań, rozumienia czegokolwiek, czy uczuć, jakichś pobożnych uczuć, to ta modlitwa jest nieważna, niewartościowa. Tak to rozumiała, więc starała się dużo skupiać na modlitwie, dużo rozmyślać, ale wciąż coś było nie tak i ostatecznie modliła się bardzo powierzchownie. Nie była z siebie zadowolona na modlitwie. Niemniej jednak Bóg wysłuchiwał jej nieperfekcyjnych modlitw. Zsyłał konkretnych ludzi, zsyłał dar płaczu, żeby wypłakała te różne emocje i napięcia, tłumiła płacz, nie pozwalała sobie na płacz. Nauczyła się, że płacz to oznaka słabości, a słabość jest grzechem i nie może płakać. A zresztą jak zacznie płakać, to się to nigdy nie skończy. Już tyle wypłakała przecież. Zsyłał jej ludzi, którzy mogliby jej pomóc, wytłumaczyć, ale ona nawet nie rozumiała, co im wytłumaczyć, żeby oni jej to wytłumaczyli. Bała się, że gdy okaże słabość, będzie nieidealna. Siłą było opanowanie emocji i potrzeb. Miała wrażenie, że podzielenie się z kimś odczuciami przypomina wyciągnięcie cuchnącej ryby ze stawu z lękiem, że ktoś zaraz ucieknie lub nawet podepcze tę rybę. Miała wrażenie, że wielokrotnie tak w jej życiu bywało. Nie chciała dać poznać innym, że czasem jest zła, smutna i zazdrosna. Zazdrość trawiła jej serce, ale szczególnie to uczucie było grzechem w jej rozumieniu i nigdy się nie przyznawała do niszczącej zazdrości, niszczącej ją, bo nigdy nie przyjętej. Nie widziała tego. Nie miała tego z kontaktu. Ktoś kabelek przeciął pomiędzy rozumem a wstydem, a zazdrością, chociaż przecież bardzo silnie przeżywała tę zazdrość. Przecież nie można zazdrościć, to grzech czuć zazdrość. I tak trwała w swoim dramacie, choć nawet nie umiała nigdy nazwać tego, co jest w jej duszy. Stłoczonych ryb było coraz więcej, staw coraz ciaśniejszy, coraz mniej w nim tlenu. Znalazła jakąś pałkę, którą postanowiła uderzać wyskakujące ze stawu ryby, które poszukiwały trochę przestrzeni i tlenu. Pojawiła się iskra nadziei w jej życiu, bo zmieniła środowisko. Dostała nową pracę, przeprowadziła się do nowego miasta. Teraz da radę, sobie pomyślała. Na początku nawet nieźle jej szło, zdobyła nową pracę, miała dobre koleżanki, założyła już rodzinę, udało się jej. Brakowało jednego, miłości do siebie. Miłości do siebie. Ale czy to złe? Zadawała sobie pytanie, jak sobie to już zaczęła uświadamiać. Przecież nie powinna być egoistyczna, więc chyba nie jest egoistyczna. Chociaż intencje jej działania były bardzo egoistyczne, starała się skupiać na innych, zapętlała się i w ten sposób bardzo skupiała się na sobie, nie wiedząc o tym. Brakowało jej wyznania tego na spowiedzi. Nigdy nie poruszała wątku miłości do siebie na spowiedzi. Nie rozumiała tego. Nie wiedziała, że to jest przyczyną jej dramatu, jej powierzchownych relacji, jej osamotnienia.
nie wiedziała, nie bardzo chciała nawet wiedzieć, co jest ukryte w odmętach tego mętnego stawu. Wszystko w jej mniemaniu dało się załatwić tą pałką. Ryby posłusznie pływają w stawie po ich uderzeniu, chociaż przecież samą siebie uderzała. Jej serce zaczęło przypominać pewną cysternę, pustą od środka, tak bardzo pustą, tak bardzo ktoś wypompował z niej powietrze, że ciężarówka wybuchła, ale nie na zewnątrz, do wewnątrz wybuchła. Skurczyła się z ogromnym hukiem. Agresję kierowała na samą siebie. Niezadowolenie nie mogła kierować na ludzi, więc kierowała na samą siebie. Rozgoryczenie nie mogła, bo to grzech. Kierować na innych, więc kierowała ją na siebie. Tak myślała. W teorii tak było, że udawało się jej stłoczyć te uczucia. W teorii jakoś to działało, że dawało się żyć dalej, funkcjonować w pracy. Ale w pewnym momencie te pałki, te uderzenia swoich uczuć, te mechanizmy tłumienia, zaprzeczania przestawały działać, więc postanowiła wynająć typów spod ciemnej gwiazdy, jakichś rzezimieszków, żeby pomogły jej pilnować stawu, żeby nic tam nie wyskakiwało i było spokojne. Alkohol, papierosy to właśnie te różne sposoby na ogłupienie samej siebie i tego, żeby nie czuć. Ogłupiające przebywanie przed telewizorem, niezdrowe jedzenie w ogromnych ilościach, pornografia, włóczenie się po sklepach, ciągłe wyjazdy, nieczystość. To były sposoby na powierzchowne zaspokojenie swoich potrzeb i stłumienie emocji. Na chwilę można było nie czuć. Uciekała też w sen, bo jak człowiek śpi, to nie czuje. Czasami spała po 16 godzin. Wstawała zmęczona, nie do życia. Była skupiona bardzo na tym, by nie czuć nieprzyjemnych uczuć. Gdy czuła ciężar poczucia winy, za każdym razem, gdy upadła w nałogi, miała też żal do siebie, miała złość i to wszystko powodowało, że jeszcze bardziej dokładała sobie ciężaru. Jeszcze więcej tych ryb stłoczonych było w tym stawie. Chciała zasługiwać na miłość, chciała ją udowadniać, ciągle martwiła się o innych, tylko jakoś inni tego nie chcieli zauważyć, nie widzieli, jak bardzo się dla nich poświęca. Była coraz bardziej niepewna, czuła się coraz gorzej, czasem wpadała do tego stawu i po prostu pozwalała, by woda wciągała ją na dno. Już po prostu nie miała sił. Ryby się wtedy uspokajały na chwilę, gdy stawała się obojętna, zimna i chłodna. Pozwalała, by rzeczywistość wciągała ją w ciemną dziurę. Z czasem coraz bardziej rozumiała, że nie potrafi kochać samej siebie, że pewne deficyty tkwią w niej od dzieciństwa. Nie wiedziała, co z tym robić. Nie akceptowała swoich słabości, a potrzeby lekceważyła, bo tak ją nauczono, że tak się robi. Była przekonana, że słabość to grzech, a grzech trzeba zwalczać, nienawidzieć, więc nienawidziła swoich słabości. Gdy przyglądała się temu stawowi, dochodziła do wniosku, że jest złym człowiekiem. Bo nie można być przecież dobrym człowiekiem i tak bardzo nie panować nad sobą. I mieć tyle potrzeb i uczuć, i to jeszcze takich złych. Była dobra dla innych, ale nie umiała być dobra dla siebie. Przebaczała innym, bo tak Pan Jezus kazał, ale nie umiała przebaczyć sobie. Chociaż gdzieś Bóg wysyłał jej sygnały do tego, żeby przebaczyła sobie samej, ale ryby w tym mętnym stawie skutecznie przeszkadzały, żeby ten głos usłyszeć. Jeden z typów spod ciemnej gwiazdy przebrał się w Zbawiciela, w Mesjasza. A ten typ spod ciemnej gwiazdy nazywał się pracoholizm. Popadła w niego, by nie czuć, poświęcać się dla innych. Skutecznie ten typ spod ciemnej gwiazdy, któremu na imię pracoholizm, wydawał się być bardzo dobry, bo przecież budowała nową, lepszą rzeczywistość dla innych. Skutecznie tłukł te ryby,
czyli w sumie samą Anię tłukł. Czuła się zmęczona, wykorzystana, ale jednocześnie nie potrafiła przestać poświęcać się dla innych. To prawie, że uzależnienie się stało. Czuła się odpowiedzialna za to, co inni czują. Jak mogłaby komuś sprawić przykrość? Ten ktoś mógłby przeżywać coś tak nieznośnego, jak ja przeżywam i mógłby sobie z tym nie poradzić, więc ja nie mogę dopuścić do tego, żeby ktoś sobie z tym nie poradził. Więc jestem odpowiedzialna za każde uczucie innego człowieka. Starała się dogodzić każdemu, oczywiście, jak to w życiu bywa, nie udawało się jej, co pogłębiało tylko poczucie winy. A poczucie winy wzmagało pracoholizm i tu coraz bardziej wzrastało w niej napięcie. Wszystkie ryby ginęły z oczu w coraz mętniejszej wodzie. Wspierająca, kochająca nauczycielka, bo taki miała zawód, musiała poradzić sobie sama. Musiała dać dobry przykład, musiała poświęcać się dla dzieci. Wiele rzeczy nikt za nią nie mógł zrobić. W kościele tak mówili, że trzeba dawać przykład. Czuła, że nie jest tak bardzo idealna, jakby chciała, ale jednak te typy spod ciemnej gwiazdy nie zawsze radzili sobie z tymi rybami w mętnej wodzie. No ale dawały chociaż takie względne poczucie, że jestem silna w tym wszystkim. Że mam po co wstawać jutro. Nie potrzebowała niczyjej pomocy, tak myślała. Opanowana, zawsze miła, uczynna i tylko czasem zdarzały się jej wybuchy niekontrolowanego gniewu, który mniej lub bardziej świadomie właśnie w ten sposób, nie umiała inaczej, po prostu wykrzykiwała dramatycznie i rozpaczliwie: oto kochajcie mnie, potrzebuję waszej miłości, potrzebuję, żebyście mnie zauważyli, potrzebuję, żebyście zauważyli, że czuję, że mam potrzeby. Nie umiała tego inaczej wyrazić, jak właśnie gniewem, wkurzeniem i zmiataniem wszystkiego, co przed nią było. W końcu powiedziała sobie, że ma dość, nie chce już tak żyć. Porozmawiała z mądrym księdzem i dużo jej to dało. Ksiądz jej wytłumaczył, że czymś innym jest egoizm, a czymś innym jest miłość do samej siebie. To właśnie egoista nie kocha samego siebie. Podał przykłady biblijne, tłumacząc, że Bóg chce dla nas życia w obfitości, Jan 10:10, chce zaspokoić każdą naszą potrzebę, Filipian 4:19. Wytłumaczył jej nauczanie Kościoła, świętego Tomasza z Akwinu, że nie ma dobrych i złych emocji pod kątem moralnym, a jeśli chodzi o to, jak zostały stworzone, to każda jest dobra, bo Bóg wszystko, co stworzył, to było dobre. Choć każda z nich, również radość, może prowadzić do grzechu. Zwłaszcza, gdy się tych emocji nie akceptuje. To był przełom dla niej. Choć wiedziała, że przed nią długa droga, spędzała czas sama ze sobą, z uśmiechem dała sobie prawo do tego, żeby nie spieszyć się i popić sobie ulubioną herbatę, kupić ją sobie. Chodziła na spacery, zrezygnowała z części etatu, zaczęła się modlić tak zwyczajnie, tak po prostu, nieidealnie. Nawet zauważyła, że to przyjemne jest. Dzięki wsparciu spowiednika, tego księdza i pewnym pozytywnym zmianom, które zaczęła zauważać, Ania zaczęła się czuć lepiej ze sobą. Lepiej ze sobą. Z innymi też, a oni też z nią się lepiej zaczęli czuć. Odkryła eurekę, że gdy pogoni się tych typów spod ciemnej gwiazdy, ten alkohol, papierochy, włóczenie się po sklepach, nieczystość, gdy to się pogoni i się zostawi, to, co dziwne, gdy się odłoży tego kija samobija, uspokaja się staw. Gdy pozwoli się tym rybom być po prostu, nie złości się na nie, nie wali się je pałką, ten staw się po prostu uspokaja, a ryby spokojnie podpływają i odpływają. A nawet są piękne. Wyglądają na niesamowicie stworzone. Każda. Zaczęła nazywać je po imieniu.
odkryła, że Pan Bóg, stwarzając świat, dał władzę mężczyźnie, żeby nazywał rzeczywistość, a przez nazywanie zdobył władzę nad otaczającą go rzeczywistością. Odkryła też, że wszystko to, co ma imię, łatwiej z tym wejść w kontakt i w relacje. Już przestała wołać do innych, niech przyniesie, niech pójdzie, ejże, panie, pan tu nie stał. Tylko zaczęła się zwracać po imieniu do siebie samej, do części samych siebie. Zaczęła odkrywać różne kolory swojej duszy, odcienie swojej duszy. Zaczęła zauważać, że czuje się przytłoczona przez męża. Zaczęła zauważać, że tęskni za tym, by ktoś w końcu ją nie zaniedbywał, żeby ktoś w końcu się nią zaopiekował. Odkryła, jak bardzo tęskni za bezpieczeństwem, za stabilnością. Zaczęła to nazywać powoli i okazało się, że wypłynęło dużo łez, a po ich wypłynięciu było lżej, po prostu. Odkrywała piękno przyrody, miała czas na spędzanie dobrego czasu z bliskimi. Czy było łatwo? Wcale nie było łatwo, bo nadal walczyła ze złymi nawykami, do których się bardzo przyzwyczaiła. Stare drzewo ciężko wykorzenić. Ciągle chciała się poświęcać dla innych, ale nie przestawała walczyć o siebie i swoje szczęście. Była gotowa podjąć trudną pracę nad sobą, bo uwierzyła, że może być spełniona i szczęśliwa. Miała już takie momenty, przebłyski, ale w pewnym momencie przestała sobie znowu dawać prawo do szczęścia, dawać prawo do tego, żeby czuć. Znalazła nawet zeszyt walki duchowej, żeby rozpocząć systematyczne życie duchowe, które jej coś rozjaśnił. Jednak po różnych porażkach ciężko było znieść to poczucie porażki i wszystko zostawiła, bo znowu nie chciała tej ryby o imieniu, czuję się zerem, ponieważ znowu zawiodłam. Dziś Ania ma właśnie 60 lat, jej życie nadal jest pełne problemów i trudności, ponieważ nie umie jeszcze w pełni pokochać siebie samej. Czasem na rękę jest jej to, żeby znowu najmować te rzezimieszki, te typy z podciemnej gwiazdy. Niech pilnują tego mętnego stawu. Jej dzieci dorosły, mają swoje życie, ona dalej jest samotna, jak była, tak jest. Z tą rybą o imieniu poczucie osamotnienia nikt nie mógł sobie poradzić. Żadna pałka, żaden rzezimieszek, żadne uzależnienie, nawet zakupy nie działały, nic. Wciąż czuła się osamotniona. Ani prośby, ani groźby nie usuwały tej ryby poczucie osamotnienia, chociaż umiała już ją nazwać. To już było nieźle. Te właśnie poczucie osamotnienia nieprzyjęte, niezaakceptowane w niej, wywoływały myśli. Nie doceniają mnie, nie potrzebują już mnie. Jak przyjeżdżają do mnie, to niby są, ale tak jakby jestem im obca. Ania ma ciągłe problemy zdrowotne, chodzi do różnych lekarzy, szuka, co jej dolega, niby jest, niby żyje, niby czuje, ale ciągle tłumi swoje emocje, tłumi je. Chyba nadal uważa, że nie ma do nich prawa, chyba, sama już nie wie nawet. Chciałaby coś zmienić w swoim życiu i nauczyć się kochać siebie, ale nadal nie wie, jak to zrobić. Czuje się uwięziona w swoim myśleniu i nawykach, które przecież utrwalały się przez całe jej życie. Jak tu tęsknić za tym, co nigdy nie zostało wybudowane? Nie rozumiała, co to za pałac duszy miał powstać, gdyby dowieziono jej materiał do budowy. Nadal cierpi z powodu tego, że bliscy bagatelizowali jej potrzeby. Nie potrafi uwolnić się od tego bagażu, tylko tego jest dziś pewna. Nie potrafi. Bezradność i smutek towarzyszą jej każdego dnia i wciąż nie ma na to rozwiązania, ale w pewnym momencie, gdy już zaczęła więcej dostrzegać i więcej zauważać, bardzo mocno dotarło do niej zdanie. Niemalże poraziło ją i spowodowało, że miała wrażenie, że doznała olśnienia. Usłyszała zdanie: Jezus jest Zbawicielem.
On mnie zbawi. Zrozumiała, co to znaczy i zrozumiała, co ma zrobić. Drodzy, historia Ani jest zmyślona, tak jak kiedyś historia Iksińskiej. To jest po trosze historia każdego z nas, który nie zrozumiał, o co Panu Bogu chodzi. Nie zrozumiał do końca sensu życia chrześcijanina. Nie docenił tej sfery uczuciowej w sobie. Może jesteśmy tak nauczeni, że dominuje rozum nad uczuciami, bo rozum jest lepszy, bo rozum ma kontrolować emocje. Wiecie, pozwólcie, że nie będę porównywał muzyki Michaela Jacksona do malarstwa Van Gogha, bo to kompletnie dwa różne porządki. W związku z tym nie porównujmy też sfery uczuciowej do sfery intelektualnej. To dwa różne porządki i jeden jest piękny i drugi. Owszem, rozum ma, według Jana od Krzyża, kontrolować emocje. Ma władać emocjami. Ale Ania nie zrozumiała, że emocje się wychowuje, a nie tłumi je. Że z emocjami jest jak z niesfornymi dziećmi. Można je pałką potraktować, można je zdusić, stłumić, wrzucić w róg do piwnicy i może nawet się uspokoją, ale zdziczeją tam. A jak się je będzie wyciągać, to będą gryźć. Nie rozumiała tego, że z uczuciami jak z dziećmi. Trzeba je wychować, a nie przemieniać się w kontrolera wobec nich. One bardzo, bardzo nie lubią, nasilają się i coraz bardziej agresywne te uczucia się stają, gdy my im okazujemy agresję. Zapraszam Cię, drogi bracie, siostro, do modlitwy uwielbienia, różańca i modlitwy o uzdrowienie. To ważna kolejność. Najpierw zapraszam Was do uwielbienia twarzy Jezusa. W Jego oczach patrzcie na to, kim jesteście, jakie macie w sobie uczucia, jakie macie potrzeby. Nie analizujcie wciąż siebie i nie załamujcie się, ta Ania to ja. Nie, nie tak. Uwielbienie teraz. Uwielbienie przed nami. Na różańcu pogłębimy pewne tematy, będziemy mieli czas na przegryzienie tego, a później poprosimy o uzdrowienie. Dzisiaj proś Boga o łaskę nazwania swoich potrzeb i emocji. Nie od razu wszystko Pan Bóg odsłoni, ale pewne rzeczy może otworzą Ci oczy. Pozwól temu być. Nazwij. Bądź jak Adam w raju, który chodzi i nazywa. To jest drzewo, to jest ołtarz, to jest klęcznik, to jest kamera, a teraz jest przerwa. Teraz śpiewamy. Za chwilę wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszam Was do tego, by zostać jeszcze. Kto może? Zapraszałem na konferencję, na taki mały krok. Jeżeli tylko możesz, zostań jeszcze na modlitwie uwielbienia. I jeszcze raz Cię mocno proszę. Będę dawał Ci pewne wskazania. Teraz proś o to. Teraz skup się na tym. Teraz patrz w oczy Jezusa. Słuchajcie się tego. To bardzo ważne. Dajcie się poprowadzić. To bardzo takie ignacjańskie. Jak ktoś odprawiał rekolekcje ignacjańskie, ten wie, że Ignacy w ten sposób prowadzi człowieka w modlitwie. Dajcie się podobnie poprowadzić. Zaśpiewajmy pieśń, która będzie wprowadzeniem do adoracji Najświętszego Sakramentu i uwielbienia. Emanuelu, Ty jesteś Bóg z nami. Jahwe, jestem, który jestem. Emanuel, Ty jesteś Bogiem z nami. Ty jesteś Bogiem, który jest z nami. Uzdrawiasz, dotykasz, Ty jesteś.
Panie, mimo drzwi zamkniętych, Jezus zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas ducha, Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. Przychodzisz, Panie, przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych, Jezus zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas ducha, Panie nasz i On jest tu, mój Pan tu teraz jest. Mój Pan tu teraz jest, śpiewaj duszo moja. Mój Pan tu teraz jest, uwielbiaj Go. Zbawiciel, to Zbawiciel Twój. Zbawca, Emanuel. To znaczy Bóg jest z nami tu, Jego imię Jahwe. Emanuel przychodzi, mimo drzwi zamkniętych, przychodzi, błogosławi, uzdrawia. On jest z nami tu. Przychodzisz. Wysyłasz nam Twojego Ducha, Panie nasz. Nasz i Boże, wierzymy, Panie, ale przymnóż nam wiary. Duchu Boży, proszę Cię o wielką łaskę, może jedną z największych w życiu, które możesz nam udzielić, bo tak historia naszego życia się potoczyła. Proszę Cię, Duchu Boży, proszę Cię, Duchu Boży, z serca, tak jak potrafię jako kapłan, w imieniu Jezusa Chrystusa, proszę Cię, daj nam łaskę nazwania tego, co w sercu czujemy. Nazwania naszych potrzeb. Daj nam łaskę miłości do siebie samego. Panie Jezu, Twoja twarz niech będzie uwielbiona. W Twojej twarzy, którą chcemy się ucieszyć, którą chcemy adorować, uwielbiać, zachwycać się nią.
z czułością dotknąć, popatrzeć. Właśnie ta adorowana twarz niech będzie lustrem dla nas, niech Twoje oczy będą lustrem, byśmy w nich zobaczyli, kim jesteśmy. Co czujemy? Jakie są nasze potrzeby? Daj nam łaskę nazwania tego. Przyjdź, Boży Duchu. Przyjdź, Boży Duchu. Przyjdź, Duchu Święty, działaj potężnie podczas tych rekolekcji. Daj łaskę uwielbienia. O te dwie łaski Cię proszę. Łaskę uwielbienia i łaskę nazwania. Duchu Boży, przyjdź. Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Duchu Święty, tchnienie Ojca. Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Źródło wody. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, tak pragniemy Ciebie, Panie. Jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, tak pragniemy Ciebie, Panie. Jak spękana ziemia, jak spękana ziemia, jak pustynia kropli wody, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Duchu przyjdź. Duchu Święty, tchnienie Ojca. Tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Duchu Święty, tchnienie Ojca. Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia, jak spękana ziemia, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, tak pragniemy, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia. Szukam Ciebie, Panie, tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia, jak spękana ziemia deszczu. Szukam Ciebie, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia. Drogi bracie, siostro, jeszcze nie analizuj siebie.
Jeszcze nie patrz w serce, szukając tak strachliwie i z przerażeniem, co tam jest w tym mętnym stawie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz patrz na Jezusa, na Jego twarz. A jeżeli chcesz coś odkryć o sobie, doznać łaski, poznania i nazwania tego, co czujesz, jakie masz potrzeby, to szukaj tego w oczach Jezusa. Szukaj tego tam. Uważaj, by nie wpadać w stare schematy kontrolowania siebie, bo to znowu będzie samobiczowanie zamiast miłowanie siebie. Wyśpiewując tę pieśń, proś o łaskę uwielbienia. Teraz to rób. Uwielbiaj Jezusa. Uwielbiaj Jego twarz, Jego oblicze. Patrz na nią. Teraz to rób. Zajmij się uwielbieniem. Święte oblicze, uwielbiam.
Gdy słyszysz uwielbienie, jakie uczucia w tobie się rodzą? Jak reagujesz na wyzwanie? Uwielbiaj. Nie analizuj siebie, a uwielbiaj. Może czujesz się niepewnie, ponieważ coś masz poczucie, że tracisz coś spod swojej kontroli. Chciałbyś szybko coś zaklasyfikować. Ktoś ci rozburzył jakieś szufladki, które sobie pobudowałeś w umyśle, by czuć się bezpiecznie. Ktoś to rozwalił właśnie. Chcesz na nowo to wszystko pozbierać, co rozsypane. A dostajesz wezwanie. Uwielbiaj. Uwielbiaj Boga. Jak się z tym czujesz? Jesteś Zbawicielem mym. Ty jesteś Zbawicielem mym. Ty jesteś Zbawicielem mym. Ty jesteś Zbawicielem. Zbawicielem mym. Ty
Nauczycielem mym. Ty jesteś Zbawicielem mym. Ty jesteś Zbawicielem mym. Pomódlmy się o osłonę dla transmisji i dla wszystkich tych, którzy mają jeszcze dotrzeć na ten różaniec, kiedykolwiek mają na niego dotrzeć. Duchu Święty, zbieraj nas, osłaniaj nas przed atakami złego ducha. Osłaniaj łącze internetowe, transmisje przed zerwaniem. O to Cię prosimy w tej modlitwie. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Rozpocznijmy ten różaniec w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jeżeli jesteś osobą, która często zaniedbywała swoje emocje, zaniedbywała swoje potrzeby, jeżeli jesteś osobą, która nie za bardzo nawet rozumie, co to znaczy kochać siebie, nie za bardzo rozumie, co to znaczy troszczyć się o swoje potrzeby w inny sposób niż egoistyczny, jeżeli nie rozumiesz, co to znaczy nazywać uczucia, odległe są to dla ciebie terminy i określenia, wtedy łatwo w sercu o pustkę, przerażającą pustkę, podobną do pustki grobowej, albo poczucie przytłoczenia, jakby jakimś kamieniem grobowym.
Zgódź się na to, że takie są początki nazywania swoich uczuć. Pustka i przytłoczenie. Uczucie zamieszania. Poczucie, że jestem głupi, nie wiem o co chodzi, nigdy mi nie wyjdzie nazwanie tych uczuć. Takie coś na początku przychodzi. Gdy podejmujesz wysiłek nazywania swojego serca, co w nim jest, jakie ma wady, słabości, emocje, uczucia, potrzeby, to normalne, że tak czujesz. Pozwól sobie czuć pustkę, przytłoczenie. Pozwól. Chrystus zmartwychwstał, zwyciężył, poprowadzi cię do zwycięstwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony. Teraz i w godzinę śmierci naszej.
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. I Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga w niebo, wstąpienie Pana Jezusa. Pójście za tym wskazaniem, które teraz dam, jest szczególnie ważne. Spróbuj z całych sił pójść za tym, co teraz powiem. Spróbuj popatrzeć na tę scenę w niebo wstąpienia, która w pewnym sensie jest sceną rozstania. Jezus odchodzi i popatrz na te rozstania, które Ciebie dotyczą. Obecne Twoje rozstania. Przestań bagatelizować tego, co czujesz, gdy ktoś Cię opuszcza. Nie mów sobie, było, minęło, nie wróci. Nie bagatelizuj słowami, a po co rozdrapywać to? Popatrz, co teraz czujesz. Teraz. Teraz co w Tobie wzbudza Duch Święty, gdy patrzysz na scenę rozstania? Czy czujesz zagubienie, gdy ktoś Cię opuszcza? Czy czujesz bezradność, poczucie bycia oszukanym, zagrożenie? A może wzbiera w Tobie agresja, bo chcesz na siłę zatrzymać tę osobę przy sobie, mówiąc: nigdzie nie pójdziesz? A może jesteś przygnębiony, zasmucony tym rozstaniem?
Może jest w Tobie obojętność, apatia. Może już teraz czujesz się odrzucony, osamotniony albo boisz się odrzucenia. Boisz się, że ten ktoś nie wróci. Może boisz się zdrady, krytyki, zależności. Co czujesz? Nie bagatelizuj tego, spróbuj temu po prostu być i daj sobie czas, 10 zdrowaś Maryjo, na prawo do czucia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Czasami tak boli serce, że nie wystarczy tabletka przeciwbólowa. Czasami taki ból duszy i taki głód duszy odczuwamy, że nie wystarczy żadne jedzenie instant. Jakaś torebka, którą szybko się rozpuszcza i z przyjemnością zjada. To wszystko jest głębsze, większe, przytłaczające. I potrzebna jest operacja na sercu, zgoda na to, żeby to serce rozkroić. Jest takie kryterium rozpoznania, czy we mnie jest jeszcze jakieś uczucie nieuleczone, nieprzytulone, niezaakceptowane. To kryterium pomaga nazwać to, co czuję. Gdy coś przychodzi do mojego serca, jakaś jakby ryba w mętnym stawie podpływa. Gdy zaczyna coś się we mnie dziać, odczuwam jakiś ucisk. Wiem, że już coś czuję, jeszcze nie wiem co, ale czuję, że coś jest. I muszę, taki mam przymus wewnętrzny, by dać temu tamę. Nie mogę tego dopuścić do głosu. To znak, że to jest właśnie to miejsce, w którym powinniśmy dać sobie prawo czuć. Że to jest rana jeszcze nieuleczona w naszym sercu, do której warto wrócić w odpowiednim momencie. Teraz jest na to dobry moment. Co dokładnie to jest, Duch Święty ci pokaże. Pamiętaj, że otwarta rana, chociaż boli, jest otwarta na Ducha Świętego. Może przez nią właśnie przepłynąć łaska. Przestanie boleć po jakimś czasie, gdy Duch Boży ją, tę ranę, uzdrowi. Pozwól sobie czuć, bez agresji wobec siebie, bez stawiania tam, po prostu czuj. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Matki Bożej. Zaproś Maryję, czułą Matkę, która tak wiele uczuć ma wobec Ciebie. To nie jest chłodna mama, zimna, obojętna, nierozumiejąca swoich dzieci, wręcz przeciwnie. Podejdź teraz do Maryi w tych 10 zdrowaś Maryjo i dzięki nim spróbuj zająć się wychowaniem swoich emocji, swoich uczuć, swoich potrzeb, zwłaszcza tych niesfornych, nieposłusznych, tych, które są kapryśne, prowadzą do grzechu, są pewnymi pożądliwościami, namiętnościami, są nieuporządkowane, brudne. Spróbuj razem z Maryją znaleźć sposób na wychowanie swoich uczuć. Pierwszym krokiem ku wychowaniu swoich uczuć jest ich nazwanie, nadanie imienia. Nie bądź podobny do nauczyciela, który nie zna imion swoich uczniów, tylko woła: ej ty w trzeciej ławce, ej ty, uścisz się, uspokój się. Nadaj imię. Nadaj imię temu, co chcesz wychować w sobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.
Możliwe, że czujesz się teraz tak stłoczony, jakby zaprowadzony do narożnika. Ktoś ci coś każe robić, żebyś poczuł to, nazwał tamto, a ty gdzieś to cię krępuje, buntujesz się przeciwko temu. Te rozważanie przeżyj w wielkiej wolności. Twoje myśli mogą pójść gdziekolwiek, do jakiejkolwiek relacji, do jakiegokolwiek pytania. Czuj się w tym wolny. Ja mam tylko dla ciebie propozycję. Każdy z nas wobec tematu nazywania swoich uczuć i potrzeb poczuje bezradność. Poczuje bezradność, bezsilność, niemoc. Zobacz, że to w tobie jest, to poczucie bezsilności. Nazwij je. Zobacz, że Maryję zaniosło do chwały i wyniosło do chwały pokorne znoszenie swojej bezsilności. Zobacz to. Nazwij to albo pójdź w jakimkolwiek kierunku rozmyślania. Czuj się wolny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Zapraszam Cię, bracie, siostro, byś jeszcze wziął udział w nabożeństwie o uzdrowienie wewnętrzne. Zapraszamy Cię, święty Szarbelu, byś działał. Jesteśmy bezsilni wobec tego, co w nas się dzieje. Jesteśmy bezsilni wobec swojej sytuacji życiowej. Uznajemy to. Bracie, siostro, spróbuj wszystkie te uczucia, które udało Ci się nazwać, albo to, co jeszcze jest mętne, niejasne, w prostym wyobrażeniu zanieść teraz na ołtarz. Tak jakby te uczucia były jakimiś ciężarami, albo inaczej spróbuj je sobie wyobrazić. Może to jakieś zepsute owoce, może to jakieś coś w rodzaju sztangi czy hantli, czegokolwiek ciężkiego, co dźwigasz. Może w inny sposób spróbujesz to sobie zwizualizować, jakoś wyobrazić to, co czujesz. Może to są te cuchnące ryby, a może coś innego. Spróbuj to wszystko zanieść Jezusowi. Tak jak przyniesiono Mu chlebki i parę rybek, tak przynieś to Jezusowi. Zostaw Mu to. To może wszystko być nędzne i liche, ale przynieś Mu to. Przynieś Mu na ołtarz. Spróbuj wyobrazić sobie, że to zbierasz gdzieś, nazywasz i kładziesz na ołtarzu. Spróbuj. Troszeczkę Ci pomogę. Spróbuj sobie wyobrazić, że całą swoją złość i gniew niesiesz na ołtarz. Spróbuj sobie wyobrazić, że swój wstyd niesiesz na ołtarz. Poczucie winy niesiesz na ołtarz. Poczucie odrzucenia i lęk przed odrzuceniem niesiesz na ołtarz. Poczucie osamotnienia zanieś na ołtarz. Poczucie pustki
zanieś na ołtarz. Poczucie bycia małym, zagubionym dzieckiem zanieś na ołtarz. Poczucie bycia zaniedbanym zanieś na ołtarz. Możliwe, że nic tobie nie zostanie, bo wszystko oddasz Jezusowi. I pamiętaj, że Jezus przychodzi do duszy ogołoconej, bezsilnej. I gdy będziesz wyśpiewywał tę piosenkę w pełni świadomie, wyśpiewuj te słowa. Jezus przychodzi do duszy pokornej, Jezus przychodzi do duszy ogołoconej. Pokora to prawda, nazwij w sobie to, co jest. Nie wymyślaj, po prostu to, co jest, nazwij. I wołaj później o to, żeby Bóg wypełnił pustkę twojego serca, żeby Duch Święty wypełnił tę pustkę. Jezus przychodzi do duszy pokornej. Jezus przychodzi do duszy ogołoconej. Jezus przychodzi do duszy pokornej. Jezus przychodzi do duszy ogołoconej. Jezus przychodzi. Jezus przychodzi do duszy pokornej, do duszy ogołoconej. Jezus przychodzi do duszy ogołoconej. Jezus przychodzi do duszy pokornej. Jezus przychodzi do duszy ogołoconej. Święty, wypełnij pustkę mojego serca. Duchu Święty, wypełnij pustkę. Duchu Święty, wypełnij pustkę mojego serca. Duchu Święty, Święty, wypełnij pustkę.
Święty, wypełnij pustkę mojego serca. Duchu Święty, wypełnij pustkę. Przynieś teraz na ołtarz z odwagą różne swoje potrzeby, które są. Zostaw je Jezusowi, oddaj je tam. Potrzebę zauważenia, bycia zauważonym. Potrzebę agresji i dominacji zanieś tam. Potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Potrzebę poczucia sensu. Potrzeby seksualne. Potrzebę bliskości. Potrzebę stabilizacji zanieś na ołtarz, oddaj. Spróbuj to sobie jakoś wyobrazić, tak jakbyś wstawał i podchodził do ołtarza, zostawiał coś, co, no właśnie, jak wygląda. Potrzebę ciągłego poszukiwania wrażeń. Potrzebę bodźców. Zostaw na ołtarzu. Potrzebę miłości. Zostaw na ołtarzu. Potrzebę zrozumienia, bycia rozumianym. Może masz jakąś głęboką potrzebę, by znaleźć odpowiedź na pytanie, które cię nurtuje. Zanieś też tę potrzebę na ołtarz. Ona jest ważna dla Jezusa. Potrzebę poddania, bycia poddanym też zanieś. Potrzeby związane ze zdrowiem, wolności od bólu, wolności od złego funkcjonowania hormonów, genów, układu krwionośnego, nerwowego, potrzeby wolności od tego wszystkiego, zanieś na ołtarz. Taką potrzebę, że wszystko jest na swoim miejscu i nie ma się o co martwić, zanieś na ołtarz. Zostaw tam Jezusowi. Święty Szarbelu, pomóż to zanieść, co my nie potrafimy.
Moje serce się nie wynosi, nie patrzą z góry me oczy. Nie biegnę za tym, co cudowne, co wielkie i ponad me siły. Moje serce się nie wynosi, nie patrzą z góry me oczy. Nie biegnę za tym, co cudowne, co wielkie i ponad me siły. I oto jestem spokojny, jak dziecko, jak nakarmione niemowlę, jestem spokojny, jak dziecko. W Twych dłoniach jestem spokojny, jak dziecko, jak nakarmione niemowlę, jestem spokojny, jak dziecko. Moje serce się nie wynosi, nie patrzą z góry me oczy. Nie biegnę za tym, co cudowne, co wielkie i ponad me siły. I oto jestem spokojny, jak dziecko, jak nakarmione niemowlę, jestem spokojny, jak dziecko. W Twych dłoniach jestem spokojny, jak dziecko, jak nakarmione niemowlę, jestem spokojny, jak dziecko. I oto jestem spokojny, jak dziecko, jak nakarmione niemowlę, jestem spokojny, jak dziecko. W Twych dłoniach jestem spokojny, jak dziecko, jak nakarmione niemowlę, jestem spokojny, jak dziecko. Księga Izajasza, 11 rozdział. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni, i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej, upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów, ani wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy, gdy Mesjasz przyjdzie, wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą ze sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana.
Drogi bracie, siostro, możliwe, że masz wrażenie, że jakiś wilk z ciebie wychodzi, jakaś pantera, lew, że rozkazujesz małemu dziecięciu, by włożyło rękę do kryjówki żmii. Ale pamiętaj, nastają czasy mesjańskie. Jesteś dziedzicem Królestwa Niebieskiego. Obietnicę Bóg spełnia. Lew zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem. Wszystko to, co sprzeczne i wrogie, poda sobie rękę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Śpiewaj o zaufaniu. Śpiewaj o zaufaniu w te nadchodzące czasy mesjańskie. Izraelu, zaufaj Panu. Izraelu, zaufaj Panu. Izraelu, zaufaj Panu. Izraelu, zaufaj Panu. Izraelu, Izraelu, zaufaj Panu. Izraelu, zaufaj Panu. Izraelu, zaufaj Panu. Izraelu, zaufaj Panu. Teraz i na wieki. Teraz i na wieki. Maryjo, święty Szarbelu, święty Janie Chrzcicielu, wołamy Cię, wołamy Was. Prosimy o uzdrowienie. Proszę Cię, byś uzdrowił, Boże, przedstawienictwo świętego Szarbela, wszystkie blokady w nas przed nazywaniem uczuć, wydobywaniem ich z nas, te niedobre blokady. Te, które na ten moment mają upaść. Z czułością, z miłosierdziem Bóg niech uzdrowi to, co te blokady, te tamy, które teraz powinny upaść. Nie wszystko naraz przecież upadnie, ale Bóg wie, co na ten moment powinno zostać uzdrowione. Święty Szarbelu, proszę Cię o uzdrowienie różnych zaburzeń lękowych, które mają swoje źródło właśnie w stłumionym lęku. Proszę Cię, święty Szarbelu, o wyproszenie uzdrowienia dla
ludzi, których depresja ma swoje źródło w stłumionym gniewie, nieprzyjętym gniewie, nienazwanym gniewie. Proszę Cię, Panie, o uzdrowienie tych nerwic, które mają swoje źródło właśnie w życiu powierzchownym, w braku miłości do siebie, w braku miłości do swojego serca, potrzeb, uczuć. Proszę Cię, święty Szarbelu, o uzdrowienie tych osób, które są zimne, chłodne, wyrachowane, wszystko intelektualnie kalkulują, nie dając dostępu do swojego serca. Uzdrów ich. Uzdrów ich, święty Szarbelu. Uzdrów tych, którzy nie mogą odbudować swoich ważnych relacji, ponieważ wciąż zaprzeczają rzeczywistości, wciąż wypierają rzeczywistość i prawdę o sobie, i prawdę o swojej relacji, małżeństwie, zachowaniu. Koloryzują, przeinaczają fakty, bo tak naprawdę odrzucają siebie samego. Uzdrów ich, Panie Jezu, przez przyczynę świętego Szarbela. Działaj. Działaj wśród tych, którzy nie mogą wejść w głębokie relacje, ponieważ nie chcą przyjąć pewnych odczuć swoich. Wciąż liczą na to, że jakoś to będzie, że czas wyleczy rany, że kiedyś to się tym zajmę. Przyjdź z wielkim współczuciem, Maryjo, do tych osób. Jak matka, zatroszcz się o wychowanie uczuć, o formację uczuć. Przyjdź, święty Szarbelu, Maryjo, do tych osób, które wciąż nie doceniają swojej sfery uczuciowej, swoich potrzeb, wciąż je banalizują, nie doceniają, spychają na margines, a one tam przechwytują nad nimi władzę. Przyjdź, uzdrów różne zaburzenia związane właśnie z chorobami duszy. Przyjdź, Panie Jezu, z uzdrowieniem. Przyjdź, otwórz serca. Usuń wszystkie przeszkody, które miałyby nam przeszkadzać w przeżywaniu kolejnych dni rekolekcji. Przyjdź, Duchu Święty. Ten śpiew niech będzie wołaniem o uzdrowienie. Śpiewaj, jeśli tylko potrafisz. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Pragnę. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, przyjdź. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, Panie i Zbawco. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, Panie i Zbawco. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, Panie i Zbawco. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać.
Dzisiaj się wydarzyło, co zrozumieliśmy, jak Ciebie spotkaliśmy, uwielbiliśmy, a Ty nas uzdrowiłeś. Teraz błogosław nam, Jezu. Wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech to pełni wiara.
wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy wszyscy doznawali skutków Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Śpiewać, jeśli chcecie. Ave Maria, Ave Maria. Yeah.
wierzyć śmierć.